będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dzisiaj moim Państwa gościem jest ksiądz Rafał Główczyński, katecheta Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu, znany nam wszystkim z kanału YouTube'a Ksiądz z Osiedla. Witam ojcze serdecznie. Szczęść Boże. Bardzo się cieszę ojcze, że udało nam się doprowadzić tego spotkania. Ojciec przyjechał świeżo z gór. Odpoczywał tak ojciec? To znaczy duchowo tak, fizycznie może nie, bo jakby każdy ksiądz w ciągu roku ma takie swoje rekolekcje kapłańskie, taki czas wyciszenia, no więc ja uznałem, że się wyciszę chodząc po górach. No i byłem ostatnie 3 dni w Zakopcu, no tak w ramach wyciszenia najpierw byłem na Giewoncie, potem na jeszcze jednym szczycie, a na końcu na Rysach, ale było fajnie. Wspaniale, widziałem relacje. tam pytali, czy żyję, tak że wysyłałem zdjęcia, tak. Dobrze. To wciąż ja. Ojcze, no stoicy jest naprawdę wielkim kapłanem, chociaż młodym i bardzo potrzebnym na te czasy. I stąd to nasze spotkanie. Miałem zaszczyt ojca spotkać pod kościołem, kiedy broniliśmy kościołów, oczywiście w cudzysłowie, bo my się po prostu tam modlimy. Akurat pod kościołem Świętego Krzyża na krakowskim Przedmieściu. Natomiast no, ojciec porusza bardzo ważne tematy i te tematy porusza z młodzieżą. Moim zdaniem w momencie, kiedy Pan Bóg obnażył nam skalę tego problemu właśnie tymi protestami ostatnimi i całym tym atakiem na Kościół, mamy świadomość, w jakiej ciężkiej często kondycji duchowej są młodzi ludzie. Jak daleko są rzeczywiście od Pana Boga i też ile tu zaniedbania z naszej strony, z mojej osobiście, ale też na pewno Kościoła i każdego z nas z osobna. No i trzeba jakoś poradzić sobie z tym problemem, starać się przynajmniej poradzić sobie. I uważam, że ksiądz chyba, nie wiem czy to celowe działanie, czy po prostu Duch Święty Ojca prowadzi. Trzeba w taki nowatorski sposób trafiać do młodych ludzi i to jest bardzo potrzebne na chwilę obecną, bo polska młodzież potrzebuje nas teraz szczególnie i ojczyzna wymaga od nas takiej postawy. Ojcze, jak długo ojciec jest kapłanem? Jak to się stało, że postawił ojciec na Pana Boga w swoim życiu? To znaczy, ja jakby nigdy nie chciałem być księdzem. Zawsze to było tak, że... Na siłę ojca wziąłem. Znaczy, tak szczerze, ja pamiętam z dzieciństwa taką jedną sytuację, że moja kochana babcia powiedziała mi pewnego dnia: Rafał, ty pamiętasz, że kiedyś powiedziałeś nam, że będziesz chciał być księdzem? Ty wiesz, że my się tego nie zabronimy. I problem był w tym, że jakby no, nie mogę sobie tej sytuacji przypomnieć, żebym ja kiedykolwiek powiedział coś takiego, ale strasznie mi zirytowało, że powiedzieli mi, że ja będę księdzem. I to było, jak miałem mniej więcej 8 lat i pamiętam, wtedy miałem takie mocne postanowienie. Ja wam udowodnię, ja księdzem nie będę. No i wtedy rozpocząłem taki swój własny młodzieńczy bunt, w wieku 8 lat. Stwierdziłem, że przestanę się modlić, więc normalnie mama mówiła: modlisz się? Mówię: tak, zaraz. Zamykała drzwi, a ja cyk do łóżka i po prostu amasz. I pokażę, że tego nie robię. Potem też 2 razy było tak, że jak szliśmy do kościoła, ja mówiłem: ja was dogonię, tylko po chwilkę pójdę tam do kolegi po coś i chowałem się gdzieś tam w parku i czekałem, aż wyjdą z kościoła i potem mówiłem: o, ja byłem tylko, że w innym miejscu. Oni: tak, naprawdę byłeś na przyświętej? Tak, oczywiście. No ale tak po 2-3 tygodniach stwierdziłem, że to faktycznie może nie do końca jakoś tam sensownie, trochę odpuściłem, w sensie tam już na mszę chodziłem dalej. Modlić tam się za bardzo nie modliłem, no ale już byłem taki, że okej, widzę, że ja panuję nad sytuacją i że generalnie jak ten księdze nie będę chciał być, na pewno nim nie będę. No i tak miały lata. Miałem taką trudność, że jak byłem na Eucharystii gdzieś w niedzielę, jaki ksiądz mówił: są tacy, którzy powołanie czują, ale od niego uciekają. To widziałem, że dookoła wszyscy spali tak normalnie, czyli dla mnie: słuchaj, co się dzieje. Ja tak wewnętrznie czułem, że no, z jakiegoś powodu to coś we mnie jakoś tam wzbudza. Totalnie nie miałem pojęcia dlaczego. I mówiłem sobie: pewnie coś mi się tam wydaje, ale to na pewno za komuś tam z czasem minie. I faktycznie, wychodziłem z kościoła, miałem swoje znajomych, no i tam się bardzo ładnie to jakoś tam wszystko neutralizowało. I tak ogólnie miały lata, ale jak byłem na studiach, wtedy mój kumpel powiedział: są wakacje, chodź na pielgrzymkę. Ja pytam: po co? On mówi: bo są fajne panny. A ja: a? To jest argument. To jest najlepszy argument. To rzeczywiście jest argument. No i na tą pielgrzymkę poszedłem i rzeczywiście się potwierdziło. Były fajne panny. No i to takie, które w ogóle miały takie podejście, że jakiś chłopak jest na pielgrzymce, na bank jest idealnym przyszłym kandydatem. Tak, więc to było straszne, bo tak się przechodziło około takich niewiast, mówiło: cześć siostro, bo tak się na pielgrzymce mówi, ponieś ci plecak. I od razu taki błysk w oczach i takie spojrzenie jej, które mówiło: ty będziesz moim mężem. Ja mówię sobie:
czekaj, a tam jeszcze jest kilka innych. I to było, no nie, to tak szczerze był taki średni okres w moim życiu. Bo ja na tej pielgrzymce no, trochę tak no, miałem świadomość tego, że miałem taką opinię, on będzie idealnym mężem, ale tak myślałem albo ta, albo tamta, albo tamta, albo siamta. No i potem były takie sytuacje, które oceniam lekko negatywnie, ale gdzieś tam przez te pielgrzymki tak zobaczyłem innych księży, innego Pana Boga, no i potem przez te pielgrzymki już faktycznie jakoś tam się do Jezusa przybliżyłem i ostatecznie stwierdziłem, że jak coś tak wewnętrznie czuję, to pójdę do seminarium, wywalą mi po jakimś tygodniu, dwóch, wtedy powiem, Jezu, patrz, byłem, sprawdziłem, teraz mam spokój. Czyste mam sumienie, tak? Tak jest, ale poszedłem i ja jestem zakonnikiem zgromadzenia księży salwatorianów, więc moje seminarium było w miejscowości Bagno. Ja pochodzę z Warszawy, więc jak usłyszałem, że mam już... Czyli z Warszawy pochodzi, tak? Tak, ja jestem taki warszawiak, który właśnie potem był w Bagnie przez lat 8. No ale jak usłyszałem, że właśnie będę tam na takiej mojej wiosce, to byłem pewien, że nie wytrzymam i wszyscy moi kumple też tak mówili. Ale jak już tam byłem, nie miałem nic z tego, co miałem tutaj, a tak wewnętrznie czułem, że chyba faktycznie Pan Bóg coś z tym sensownego widzi. Zostałem, no i tak ostatecznie jestem księdzem. Czyli ojcze, można powiedzieć, że pielgrzymka to jest takie miejsce, gdzie można rozeznać swoje powołanie. Między innymi. Tak, myślę, że zdecydowanie, ale też tak no, niesamowite jest, jak tam Pan Bóg działa na takich naszych no, najprostszych jakichś tam czasami, że instynktach i myślach. I kiedy wydaje nam się, że to my panujemy nad sytuacją, on pokazuje, że spoko, spoko, chodź, 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 chodź. Boże pułap. No. My naprawdę chwyciła te niewiasty i naprawdę wydawało się, że to ja panuję nad sytuacją, a on tam potem o to mówimy, no zobacz, jest fajnie z tymi panami, ale czegoś w tym wszystkim się brakuje, może pójdziesz kawałek dalej. No i faktycznie rzeczywiście tak było. Ojcze, ojciec chodzi na strzelnicę, gra w kosza, rapuje, chodzi na pielgrzymki, gra na gitarze elektronicznej, tak? Organizuje akcje charytatywne, jest księdzem z osiedla. Taka swojska morda, można powiedzieć. I tego brakuje chyba u kapłanów. Jest taki dystans, prawda, że młodzi ludzie patrzą na kapłanów, boją się często kapłanów, mają jakiś ból, bo często, nie wiem, nie dostali rozgrzeszenia. I taki stereotyp panuje wśród młodych ludzi i to chyba jest no, bardzo złe i trzeba ten dystans skrócić. I chyba to, co ojciec robi, jest po prostu piękne. No i trzeba takich kapłanów nam więcej. Jak ojciec do tego podchodzi? Czy to jest po prostu ojca normalne życie łączy, ojciec swoje pasje i po prostu czuje taką potrzebę pracy z młodzieżą? Czy to jest jakiś taki plan bardziej jakiś rozłożony na przyszłe lata? Strategia z góry przyszła? To znaczy, jakby zawsze kieruję się tym, co jakoś tak wewnętrznie czuję. I jakby no, od początku miałem takie podejście, że no, skoro mam być dla młodzieży, to muszę z nią być. Więc jak uczę w szkole, no, to chodziłem, no, w sumie dalej chodzę, jak mam możliwość, do nich na lekcje WF-u. I to też było takie zabawne, bo myślałem sobie, no ja już taki starszy pan, oni tam wszyscy młodzi, no to tam pewnie będą oni mieli piłkę, jak tylko będę ganiał. No ale okazuje się, że pokolenie jako komputerowe, trochę mnie tam na osiedlu było na podwórku. No właśnie. Jest. Więc ja tam dostawałem piłkę momentami, czułem się jak jakiś w ogóle, nie wiem, król parkietu. No, tego to było takie bardzo zabawne momenty, ale no rzeczywiście, no jakoś zawsze starałem się, dalej staram, no być z nimi, słuchać ich, rozmawiać, ale też przede wszystkim poznawać, no co dla nich jest ważne. I potem jak słyszałem słowa papieża Franciszka o tym, że pasterz musi być no jakby przed owcami, ale często też razem z nimi i to też czasami da się im poprowadzić, to mi jakoś tak bardzo rzeczywiście też pomogło w takim uporządkowaniu tego wszystkiego, że faktycznie to, co robię, no może pomóc mi w tym, żebym rzeczywiście zorientował się, co dla nich jest ważne, jakie tematy dla nich są istotne i przede wszystkim no, w czym w obecnym momencie trzeba jakoś tam pomóc im dobrze wybrać. Ojcze, takie pytanie, które, no bo przede wszystkim sam fakt, że ojciec z tą młodzieżą jest bardzo blisko, no bo to jest też bardzo ważne, żeby, bo oni muszą ojca poznać, żeby ojca kupić, że tak powiem w cudzysłowie, czyli żeby uznać za swojego, tak, no bo młodzież jest bardzo no, nie wpuszczę tak łatwo obcych ludzi do swojego życia. Tematy, no na pewno z młodzieżą to nie są łatwe tematy, dlatego też pewnie wielu kapłanów zwyczajnie od tego ucieka i no niestety nie jesteśmy na takim etapie, że możemy dalej uciekać. Wiemy o tym doskonale, że trzeba się z tymi problemami zderzyć. Problem pedofilii w kościele, no ja zawsze do tego podchodzę w ten sposób, że to jest problem oczywiście, ale tak samo w innych aspektach życia, czy to jest... Czy ten człowiek pracuje na budowie, czy to jest aktor, czy to jest policjant, czy to jest jakiś inny zawód, tam jest podobna ilość odsetek tej pedofilii, więc to nie jest tylko wina Kościoła. Natomiast najczęściej się słyszy, że obwinia się Kościół za pedofilię. I jak to ojciec w ogóle widzi ten problem od wewnątrz? No bo ja jestem osobą świecką, więc no nie mam
nie mam takiej wiedzy na pewno, ale co, jak to ojciec ocenia i co powinien Kościół zrobić właśnie w kontekście pedofilii? Ojca zdaniem, jak należy z tego problemu, jak rozwiązać? Mhm. Znaczy, jakby tak gadając z młodzieżą, jakby też znam trochę ich reakcje na różnego rodzaju argumenty w tej sprawie, więc jakby oni mówią, że dla nas to nie jest argument, że w innych grupach społecznych też są takie problemy. Czyli to ten argument to młodzieży nie trafia. Tak, oni mówią, ale wy jesteście Kościołem, to wy chcecie nas pouczać. Czyli święci nie mogą mieć takich problemów, zdaniem młodzieży, no, tak? No więc tak, dla nich jakby no, bardzo trudny jest ten zgrzyt, że ktoś, kto gdzieś tam no, chce ich pouczać, sam ma jakieś takie trudności. Ale no też trzeba przyznać, że no w Kościele pewne rzeczy chyba faktycznie wymagają jakiegoś głębszego przemyślenia i to, co robi też papież Franciszek, na co zwraca uwagę, no wydaje się rzeczywiście czymś no bardzo, bardzo istotnym. Z drugiej strony też no musimy się przyznawać jako Kościół no do pewnych no bardzo karygodnych wręcz kroków czy wypowiedzi. Niedawno no ojciec Tadeusz Rydzyk, którego osobiście bardzo szanuję za jego działalność, za to dokonania. Dokonania, no powiedział no słowa, no, które no, dla wielu odbiorców są czymś bardzo, bardzo niezrozumiałym, mówiąc tak bardzo, bardzo delikatnie. No co mnie osobiście też jakoś tam bardzo dziwiło, no bo ojciec Tadeusz, osoba, która bardzo sama, inteligentny. Tak, ale też tworząca media, więc no, mająca świadomość tego, tak, że tutaj każde słowo trzeba wyważyć, no bo wiadomo, że jak się ma media, no to... Zna się ten problem. Tak, zna się ten problem, ale też no, można wyciąć sobie konkretne zdanie i na podstawie niego zbudować całą narrację. I tak się stało. Tak. Wielokrotnie. Zgadza się. Także tutaj jestem no, bardzo zdziwiony tym, że ojciec Tadeusz powiedział takie słowa. Też nie znam szerszego kontekstu, nie wiem, być może ojciec Tadeusz wie o jakichś faktach, które by stawiały biskupa Janeka w jakimś bardziej korzystnym świetle. Więc być może on gdzieś do czegoś chciał jakoś tam nawiązać, no ale w tej formie, której to powiedział, no zabrzmiało na pewno dramatycznie, skandalicznie. I dla młodych ludzi, no niestety, no teraz temat ojca Tadeusza, no jest tematem takim bardzo gorącym. I przez no, tą konkretną wypowiedź ich naprawdę mało teraz interesuje, jak wiele on dobrego zrobił, jak wiele gdzieś tam w jego mediach jest wartościowych treści, jak wiele gdzieś tam osób dzięki jego stacji może się modlić. Dla nich to jest osoba... Ciężko jest to odkręcić, tak? No, niesamowicie ciężko. I takich gdzieś tam no, kroków Kościół, wypowiedzi Kościół ma niestety na swoim sumieniu sporo. Także tak samo z pewnymi działaniami, no ja też jestem pewnymi rzeczami jakoś tam zdziwiony, że to nie może być jakoś tak trochę wszystko inaczej pozałatwiane. Więc z perspektywy mnie, takiego księdza katechety, no z jednej strony no, Kościół jest cudowny, bo rzeczywiście jest tam Chrystus i znam mnóstwo wspaniałych księży i mnóstwo też wspaniałych osób, też o wielu biskupach wiem mnóstwo pozytywnych rzeczy. No, ale są też takie pewne kwestie, których rzeczywiście jakoś tak prywatnie nie rozumiem. No i tutaj myślę, że Kościół powinien się wsłuchać w głos świeckich, czego oni teraz od nas oczekują, po to, żebyśmy mogli odzyskać ich zaufanie. Dokładnie. Ojcze, no, ja osobiście bardzo szanuję księdza Rydzyka, ponieważ no, Radio Maria mi dużo da w moim życiu. Ja po prostu słucham tego radia praktycznie na okrągło. Głównie chodzi o modlitwy, bo jest koronka o 15, jest różaniec o 20:30. Są piękne konferencje i bardzo ciekawe tematy, odważne poruszane. I znam mnóstwo młodych ludzi właśnie z Radia Maria czy z telewizji Trwam, którzy naprawdę, tak jak właśnie ojciec, w nowatorski sposób myślą o przyszłości Polski i widzą ten problem. Natomiast to właśnie to, co ojciec mówi, że no, trzeba jednak, nie ma znaczenia to, czy to jest na mszy, kazanie, czy gdzie indziej. Wszędzie są kamery i to niestety zło nie śpi, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście, bo wierzę, że ksiądz Rydzyk nie miał złych intencji, tylko po prostu no, nie możemy sobie pozwolić na tego typu wypowiedzi w takim momencie, kiedy jest taka skala problemu i kiedy tutaj każde słowo jest no, po prostu rozpatrywane na czynniki pierwsze, jeżeli chodzi o duchowne osoby. Natomiast też jest problem, jeżeli chodzi o młodych ludzi, tak naprawdę z trafieniem do nich. To trzeba naprawdę bardzo przemyślane wypowiedzi i tutaj trzeba dużo serca włożyć, bo młodzież w tych czasach jest zdecydowanie no, wpadła w złe, w sidła, no, z sidła złego, bo przecież ja jako osoba wierząca, jako osoba, która posługiwała przez kilka lat przy egzorcyzmach we wspólnocie katolickiej, Mamre, gdzie właśnie msze były z modlitwą o uwolnienie, uzdrowienie skierowane głównie do młodych ludzi, bo ksiądz egzorcysta zdaje sobie sprawę, że te złe moce są skierowane właśnie przede wszystkim na młodych ludziach, ponieważ oni są bardzo często bez sakramentu bierzmowania, bez niesakramentalnych związków, mhm. Są osłabieni tą taką ochroną duchową.
nie korzystają z modlitwy, nie modlą się, a wchodzą w jakieś gry, które są bardzo, bardzo uwikłane właśnie przez satanistyczne, bardzo często jakieś, moda jest satanistyczna w tych czasach, seriale, wszędzie widać te zagrożenia duchowe, no i też znam mnóstwo takich ludzi, którzy właśnie opiekują się młodzieżą i widzą tą skalę zniewolenia, bardzo szybko postępuje, no i rzeczywiście to jest olbrzymi problem. I jak ojciec uważa, czy po prostu jest szansa do nich trafić, widzi ojciec nadzieję, no bo ojciec jest taką osobą, która rzeczywiście ma z nimi kontakt i czasami ludzie po prostu no, tracą nadzieję, że na przyszłość Polski, no bo naprawdę no, kiepsko to wygląda, bo osoby, my jako żołnierze Chrystusa, kiedy stanęliśmy w obronie tego krzyża na krakowskim przedmieściu, dostaliśmy naprawdę solidną dawkę hejtu od młodych ludzi i Pan Bóg nam pokazał, jaki jest problem, bo ja sobie wcześniej nie zdawałem osobiście z tej skali problemu. Naprawdę jest bardzo poważny problem, młodzi ludzie odchodzą od Pana Boga. Mhm. Znaczy, z takich pozytywów to słyszałem, że chyba Arystoteles powiedział, że jak ja patrzę na to młodsze pokolenie, to już nic dobrego nie będzie. No tamtej pory tych nowych, młodych pokoleń było sporo i jakoś przetrwaliśmy. Ale rzeczywiście oni są na takim bardzo specyficznym etapie, bo rzeczywiście te media, do których mają dostęp, te treści, którymi na co dzień są jakby nasycani, bardzo mocno na nich wpływają. I rzeczywiście gdzieś tam Pana Boga w tym wszystkim raczej nie ma. Jesteśmy na etapie takim, że faktycznie najważniejszy jest zysk, najważniejszy jest pieniądz, więc stara się jakoś tych młodych ludzi właśnie przede wszystkim tak wychowywać na takich biernych konsumentów, którzy wszystko przyjmą bezkrytycznie i bazować na takich właśnie jakichś najprostszych potrzebach. Więc taka seksualizacja jest naprawdę ogromna i ci młodzi ludzie naprawdę gdzieś tam przede wszystkim szukają rozrywki, szukają tego, żeby fajnie było, żeby było miło i przyjemnie. Oczywiście to ma wszystko olbrzymie koszty. Oni gdzieś tam mają teraz dużo jakichś tam relacji bardzo przelotnych, czują się nawzajem przez siebie bardzo poranieni, mają bardzo dużo jakiegoś tam bólu w sobie, bo gdzieś tam właśnie ktoś powie, że kocha, a potem zostawia, ktoś tam powie, że coś czuję, a chodziło tylko o pieniądze. Do tego też dochodzą różnego rodzaju dramaty domowe, gdzie tam właśnie ojciec ten, który powinien być, jest, ale za granicą w Anglii i potem się dowiadują, że ten tatuś kochany, to ma gdzieś tam jakąś jeszcze inną koleżankę. I te słowa, które mówi przez telefon, okazują się totalną bzdurą. I potem też dla nich takie słuchanie o Bogu jako ojcu jest czymś strasznym, bo dla nich ojciec to jest... Fałszywe jest, tak? Po prostu zwyczajnie, bo rodzice nie pokazali im tego, nie żyją przykazaniami. Tak, i dla nich często jest takim dramatem, jak właśnie mają powiedzieć ojcze nasze. Jak ona, dziewczyna wie, że ten ojciec mój, to jest ten, który już od pół roku się nie odzywał. Albo ten ojciec mój, to jest ten, który jak przyjdzie z pracy, to tylko wypije browara, potem warknie na matkę, potem warknie na mnie. Więc to jest mnóstwo jakichś takich różnych czynników, które w obecnym czasie na młodych ludzi spadło. I oni oczywiście są bardzo pogubieni. I często to właśnie nie jest do końca może tylko ich wina, tylko tego, że jakby... Teraz jest taka strasznie nierówna walka, bo jakby te socjotechniki, ja w ogóle studiowałem socjologię, więc generalnie trochę kojarzę, jak tam się wpływa marketingowo na młodych ludzi, jak ich się generalnie stara jakoś tak kupić jak tam pewne treści im przekazywać tak, żeby potem robili to, co dana korporacja chce. Więc to jest tak, że jest młody człowiek, który nagle jest atakowany przez naprawdę potężne jakieś instrumenty właśnie manipulacji marketingowe. Do tego dochodzą jakieś dramaty domowe i oni są bardzo często pogubieni. Na pewno mają bardzo dobre serca, bo chcieliby rzeczywiście być, jakimś dobrym, kierować się wartościami, ale jak właśnie widzą w domu, że najbliżsi ukłamują siebie, a potem już ukłamują jego, jak potem widzą w mediach, że tak naprawdę do wszystkiego trzeba mieć jakiś dystans, że generalnie żyj chwilą, to jest wszystko twój wybór, to jest ten czas i ktoś im potem mówi, słuchaj, ale jest jeszcze ktoś tak jak Pan Bóg, który naprawdę cię kocha od początku do końca i on cię nie zostawi, to oni to potem tak konfrontują ze swoim życiem, często to może jest tak nie do końca świadomione, ale ja to tak odczuwam, że dla nich to jest takie totalnie oderwane od rzeczywistości. Jak może być coś na stałe, ktoś na stałe, skoro w domu tego nie było, wśród tego nie ma, a raczej wszyscy mówią, baw się, zostaw, jak ci się nie podoba, a potem często jest tak, że ktoś ich zostawia, bo to komuś się nie spodobali. Więc mam mnóstwo takiego właśnie jakiegoś dysonansu, że
no, ci, którzy powinni wspierać, krzywdzą i to, co powinno dawać jakąś tam siłę, po prostu no, to podcina. I to się potem też przekłada na życie duchowe, że tutaj też tylko szukają, a w końcu kończy się tak, że myślą sobie, że to tylko oni generalnie muszą dokonywać wyboru, to tylko oni odpowiadają za wszystko, potem dochodzi, że jednak nie dają rady, więc bardzo wielu z nich przeżywa właśnie jakieś takie poczucie beznadziei, jakiejś depresji, bardzo wielu z nich gdzieś tam na co dzień po prostu wstaje rano i nie chce im się żyć. To jest niestety bardzo często u młodych ludzi. Właśnie ojcze, no ojciec poruszył bardzo ważny temat, który nam tutaj bardzo dużo tłumaczy, bo my nie możemy na te dzieci spojrzeć, dzieci, no młodzież spojrzeć właśnie takim spod oka i tutaj uważać, że oni są źli, my natomiast nie zrobiliśmy nic złego, bo przecież to co ojciec powiedział, że bardzo dużo zależy od rodziców przede wszystkim w tym momencie, ten problem jest, a rodzice też bardzo często tych właśnie 12, 14, 16-letnich dzieci też już są na bakier z Panem Bogiem i nie żyją Eucharystią, nie żyją Słowem Bożym, nie ma tej modlitwy rodzinnej. Przecież pamiętam, jak byłem na oblężeniu Jasnej Góry, taka pielgrzymka pod Matki Przenajświętszej w Częstochowie, tam na jednej z konferencji taki właśnie bardzo mądry głos był, że dziecko jak widzi ojca modlącego się, to bardzo duże prawdopodobieństwo, że to dziecko będzie kontynuowało w przyszłości tą modlitwę. Mhm. Natomiast jeżeli tego nie ma w domu, jeżeli nawet to mama jest, to już jest dużo mniejszy procent, że to dziecko zapamięta ten widok, bo przecież jak ojciec się modli przed kimś, klęka, taki tata, który jest potężny, no to przecież jaki Pan Bóg musi być potężny w takim razie i to jest na pewno niesamowite. Do tego dodajmy też właśnie, że no jest atak skupiony na tych młodych ludziach, bo to co ojciec mówi, że tutaj no media i jakieś właśnie, no czyhają tylko, żeby tylko wkraść się, żeby kupić, żeby zdobyć tą duszę tego dziecka, tej młodzieży. No i tutaj naprawdę trzeba bardzo pokornie do tego problemu podejść, bić się w pierść i starać, i szukać się kontaktu z tym kwiatem polskiej ziemi. Ojcze, od jakiegoś czasu są też olbrzymie ataki na świętego Jana Pawła II. Ja mam wrażenie osobiście, no te ataki mnie nie ruszają w taki sposób, że nie są w stanie mi powiedzieć coś złego na tego świętego, bo ja mam zdanie wyrobione i jakby wiem, że to wszystko jest... Atak na Kościół jest skierowany z różnych stron. Natomiast mam wrażenie, że ten atak na świętego Jana Pawła II jest tak najbardziej skierowany właśnie do młodych ludzi, bo oni go nie poznali. I im jest to chyba można wmówić, że rzeczywiście ten święty nie był taki święty, że to właśnie chyba nie o nas chodzi, ale właśnie o tych młodych ludzi, którzy w przyszłości będą mogli głosować, będą przyszłością tej naszej ojczyzny. I po prostu chcą tego świętego wyprzeć, bo wiedzą pewnie złe moce, ile dobrego przyniósł Polsce i przynosi cały czas. No, z Janem Pawłem II to jest taka bardzo bolesna sytuacja. Ja to też jakoś tam bardzo mocno przeżywam. No bo jest naprawdę źle. Jakoś ja zanim nie uczyłem w szkole, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Ale to już zaczęło się kilka lat temu. Najpierw to była taka zwykła... Takie śmieszne to się wydawało, jakieś głupie takie memy czy coś? Tak, na początku to było takie bardziej na przekór. To było gdzieś tam no, odbierane przez młodzież mówienie źle o Janie Pawle II jako takie no, wpływanie na starsze osoby. Jak z nimi katałem, tam mówili, no proszę księdza, to jest tylko takie z dystansem, no bo tam wie ksiądz, tam babcia zawsze Jan Paweł, Jan Paweł, Jan Paweł. I to też no, trochę pokazało mi taki problem w tym, że ci młodzi ludzie często słyszeli, że Jan Paweł II jest święty, ale jakby chyba nikt z nimi jakby tak nie rozmawiał, dlaczego on jest święty i nie pokazywałem pięknego nauczania. Tylko święty i zostawcie, tak? Tak, no to też trochę chyba już wcześniej święty Jan Paweł II mówił, że jakby no, ludzie mu klaskali w Polsce, ale go nie słuchali. I to potem trochę tak chyba zostało w Polsce jakby no, utrwalone, że jakby no, on święty, 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 dlaczego święty, po prostu święty, a młodzi są zwykle przekorni. I już kilka lat temu, no niestety była taka fala bardzo dużej ilości takiej treści w internecie, no typowo szyderczej, to powstawały memy, piosenki, to już mi nacytował, jakie tam są utwory na temat Jana Pawła II, no ale właśnie... Jest to bardzo przykre. Tak, przykre i no to naprawdę miało rzeszę odbiorców. Powstał taki skrót się od P2 GMD, ja na początku go w ogóle nie rozumiałem, ale potem się dowiedziałem od młodzieży, że to już jest w ogóle stare i to tam wyraża właśnie związek Jana Pawła II z pedofilią. Z tym, że no, przez długi czas to było tylko i wyłącznie właśnie w takiej formie, że my to mówimy, bo się denerwują dorośli, ale tak naprawdę nikt tak nie uważa. Z czasem jednak, zwłaszcza ostatnio, no, gdzieś tam zaczęto insynuować, że to jednak ma jakieś głębsze pokrycie w faktach, bez podawania tych faktów.
bo ja osobiście jakoś ten temat też starałem się na kanale poruszać, bo mnie to osobiście bardzo bało. Więc pytałem między innymi pana Tomasza Telikowskiego, który no, znany jest z tego, że jest katolikiem, ale też takim bardzo krytycznym. No i on właśnie też zawsze w filmach Bartka Sekielskiego się wypowiada, bardzo merytorycznie. No i na pytanie właśnie o związek Jana Pawła II i pedofilię, no mówi, że można tylko mówić o tym, że Jan Paweł II dobrał złych współpracowników, ale nikt merytorycznie podchodzący do tematu nie twierdzi, że Jan Paweł II tuszował, bo po jego działalności widać, że jeżeli miał jakieś konkretne, miał podane jakieś konkretne argumenty, to zawsze błyskawicznie reagował. Fakt, popełniał błędy Jan Paweł II, był człowiekiem, czyli rzeczywiście się mylił, ale apostołowie też się mylili i to jest coś zupełnie naturalnego, ludzkiego. Jeżeli chodzi o jego najbliższych współpracowników, też można powiedzieć, wybrał złych, biskupów też niektórych złych wybrał, ale świętość to nie jest nieomylność, więc możemy powiedzieć faktycznie, Jan Paweł II no, nie poznał się na pewnych osobach, albo pozwolił im na zbyt wiele. To jest prawda. Z tym, że jakby no, święty to nie jest ten, który nic złego nie zrobił, to jest ten, który idzie za Chrystusem. I mało tego, pamiętajmy, jakby kryterium świętości w Kościele to jest życie, ale także cuda za jego wstawiennictwem. Więc jeżeli dokonały się cuda za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II, to tylko dlatego, bo Bóg, który znał jego serce, który był z nim od samego początku do samego końca, dopuścił, żeby właśnie za jego wstawiennictwem specjalne łaski, wyjątkowe łaski na świecie się mogły objawić, więc Bóg jakby sam potwierdził to, że on faktycznie był i jest święty. I jakby no, dla mnie to jest argument zupełnie wystarczający, ale dla młodych ludzi, którzy niestety no, gdzieś tam są właśnie teraz bombardowani różnego rodzaju podtekstami, bo póki co nie ma żadnych merytorycznych argumentów na to, żeby Jan Paweł II coś faktycznie tuszował. No niestety te argumenty o Panu Bogu nie są, nie trafiają. I rzeczywiście no, mamy teraz taki czas, gdzie wielu młodych ludzi no, zaczyna rzeczywiście wątpić. I to bardzo bolesne. Bo to i bardzo przykre konsekwencje niesie za sobą, bo to jest lawina, można powiedzieć, jeżeli chodzi o... No tak, no, to jest niestety taki etap, że Jan Paweł II, no, któremu nic nie udowodnili, dla niektórych już jest winny i są teraz straszne jakieś tam ruchy dążące do desakralizacji świętego Jana Pawła II. Młodzi odchodzą od kościoła też. Tak, i no ruszyła lawina, no, ale no, być może to też jest jakoś potrzebne, może inaczej, może to może nie jest potrzebne, ale że gdzieś tam z Panem Bogiem mimo wszystko coś z tego może wyjdzie dobrego, że... Pan Bóg wyprowadzi dobro. Tak, że może jak to wszystko w jakiś tam sposób runie, to potem zobaczą w końcu, co naprawdę runęło i teraz co jest, kiedy tego nie ma i to potem spowoduje, że więcej osób ruszy do odbudowy. Ojcze, był ojciec na strajku kobiet jako uczestnik, który chciał po prostu zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę od wewnątrz. Był ojciec również na Marszu Niepodległości, czy kręcił ojciec reportaż o tym? Byłem po marszu. No i teraz też jest nowe wydarzenie, pamięci ofiar Kościoła katolickiego cały czas tutaj no, są organizowane tego typu jakieś jednak przemyślane bądź nieprzemyślane. Myślę, że to jednak jest skoordynowany atak na Kościół. Jak ojciec ocenia właśnie no, pod kątem na przykład strajku kobiet? No, przede wszystkim rzesza młodych ludzi, tak? Dostawałem informację, że po prostu no, młodzi ludzie mieli opłacone autokary, że oni po prostu podjeżdżali z tymi autokarami pod nich. Tutaj jak staliśmy pod kościołem na krakowskim przedmieściu, no to w momencie pandemii, kiedy dzieci powinny, młodzież, siedzieć w domach, nagle dostali możliwość bezpłatnej po prostu uczestniczenia w dyskotekach, bo tam była przecież muzyka, jakaś techno, różna muzyka była. Mogli sobie tańczyć na powietrzu, na środku ulicy i to chyba młodzież po prostu została kupiona w ten sposób. Też chyba nie wszyscy po prostu wiedzieli, z jakiego powodu są na tym strajku. Jak to ojciec odebrał właśnie? Mhm. Znaczy, widać było, że jakby ten strajk miał różne etapy, bo na początku to było takie, można wyjść, to idziemy. Ja przyznaję, na strajku w Elblągu widziałem swoich uczniów, mało tego, osoby ze swojej wspólnoty, z którymi jak rozmawiałem, to dowiadywałem się, że mają bardzo różne motywacje, więc gdzieś tam część osób szła właśnie z powodów politycznych, część osób szła po prostu, bo wszyscy gdzieś tam się jakoś wybrali. Część dlatego, bo no, fajnie było tam pójść. Jakby no, motywacje były bardzo zróżnicowane. Takich idących stricte właśnie, dlatego bo właśnie dążyli do większej liberalizacji prawa aborcyjnego, naprawdę było bardzo, bardzo mało. I też wydaje mi się, że obecnie ta zmniejszająca się ilość pokazuje, że właśnie odkąd organizujące osoby mówią wprost,
po co to jest, no to, to już to poparcie spada i to jest chyba takie bardziej optymistyczne, że to pokazuje, że no, ten taki wielki masowy strajk to był taki generalnie wyraz buntu, ale przeciwko bardzo wielu czynników, które no, różnie tam można obecnie oceniać, ale jednak no, nie jest aż tak źle, w takim sensie, że ta młodzież też nie jest za jakąś tam pełną liberalizacją. Jak ja z nim potem gadałem na lekcjach, to też mówili, że oni tak naprawdę jednak są na tym kompromisem i też no, nie uważają, że taka no, pełna dostępność jednak przyniosłaby coś złego, więc no, to nie pokazało, że naprawdę ten tłum był taki bardzo zróżnicowany. Ale też no, potem już takie różne wystąpienia organizatorek pokazywały, że no, one jednak faktycznie no, mają już takie bardzo, bardzo, bardzo konkretne i bardzo takie niepokojące poglądy. No, dla mnie takim apogeum było takie wystąpienie, kiedy właśnie jedna liderek na jakiejś platformie no, zaczęła mówić o tym, jak kilka dni temu no, towarzyszyła jakiejś młodej kobiecie podczas aborcji i to, cytuję, było super doświadczenie. I ja to też pokazywałem moim uczniom i oni też mówili, no nie, to już jest przegięcie, kiedy właśnie no, kobieta mówi, że no, aborcja jest tak naprawdę fajna, bo tylko się podczas tego no, jakieś tam skrzepy z kobiety wyrzuca i zero problemu, bo jakby no, jako ksiądz no, spotykamy różne osoby, różne kobiety i znam naprawdę trochę kobiet, dziewcząt po aborcji i każda gdzieś o tym mówi w bardzo taki no, trudny sposób. Nie spotkałem osobiście żadnej kobiety, dziewczyny, która by po aborcji mówiła, że nic się nie stało. To zawsze jest stres i trauma przed, to zawsze jest duże zmaganie się ze sobą po. Więc kiedy te organizatorki strajku zaczęły taką narrację przyjmować, no to, to ja naprawdę byłem w szoku, ale też no, bardzo pozytywnie odebrałem to, że młodzież jakby też pokazała, że no nie, oni gdzieś tam no, są w stanie uwierzyć, że ktoś może względem z powodu jakiegoś tam, nie wiem, dramatu chcieć tą aborcję dokonać, ale z tej młodzieży, którą ja mam kontakt, naprawdę nikt nie wierzy, że to jest jakieś takie tylko i wyłącznie proste wydarzenie, które się potem o to zapomni. Oczywiście ojcze, ale też co ojciec powiedział wcześniej, że jednak tak samo jak było ze świętym Janem Pawłem II, że to to dla beki i tak dalej, żeby po złości, a teraz widzimy, że jednak to jest dużo większy problem, tak samo może być, znaczy chodzi mi o to, że ten wróg jest bardzo przebiegły, to jest bardzo sprytne i ta młodzież jednak jest kupowana i to co teraz jest, no jedno jest pewne, to bardzo szybko się posuwa do przodu, ta laicyzacja, ta ideologia bardzo zła jest naprawdę, no, rozkręca się z dnia na dzień. Ojcze, musimy niestety kończyć, mamy bardzo mało czasu, taki, musimy walczyć o młodych ludzi, tu nie ma nawet dwóch zdań, trzeba tą podjąć tą walkę, trzeba po prostu się w nowatorski sposób podejść do problemu, oczywiście opierając się na fundamencie wiary katolickiej. Taki krótki apel, ojcze, do młodych ludzi, może do ojca, żeby ich po prostu, żeby dali nam szansę, o, w ten Jasne. Sposób. Ale właśnie chyba to, że słuchajcie, naprawdę uwierzcie, że księża, osoby, które gdzieś tam są blisko Kościoła, naprawdę są dla was, są po to, żeby wam pomagać, po to, żeby wam służyć. I to, co wam mówią, to nie dlatego, że chcą waszej jakieś tam krzywdy, nie dlatego, że właśnie coś będą z tego mieli, tylko po prostu oni to wszystko robią, bo Jezus każdemu kapłanowi mówi, idź, to są moje owce, idź im pomóż. I my wszyscy księża, naprawdę, jesteśmy po to, żeby wam pomóc w tym, żebyście odnaleźli pełnię szczęścia, które będzie trwało nie przez 15 minut, nie przez godzinę, tylko do końca waszego życia. Abyście kiedyś na końcu powiedzieli sobie, dobrze, to życie przeżyłem, a teraz idę na spotkanie ze Stwórcą, który powie mi, słuchaj, to co robiłeś było dobre. Także nie traćcie zaufania w kapłanów, bo to są naprawdę osoby, które są dla was. Wszystkiego dobrego. Pięknie, ojcze. Bardzo ojcu dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, bo mamy kilka też ważnych tematów, które trzeba na bieżąco tłumaczyć po prostu i rozkładać na czynniki pierwsze, żeby to było odpowiednio odebrane. Moim państwa gościem był ksiądz Rafał Główczyński, katecheta w Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu, znany przede wszystkim jako ksiądz z osiedla. Ojcze, bardzo dziękuję. Ja jeszcze tylko chciałem wystosować apel i podziękować państwu za dobrowolne wpłaty i prosić o kontynuację, ponieważ utrzymujemy się z państwa darowizny. Bardzo dziękuję i z Panem Bogiem do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Teraz przedstawię krótką instrukcję dotyczącą korzystania z naszego panelu prawnego. Panel znajduje się na stronie www.institutverbaveritatis.pl w zakładce Panel Prawny. Po kliknięciu w zakładkę ukaże się Państwa oczom krótki formularz do wypełnienia. Najpierw podajemy swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, a następnie prezentujemy krótki opis sprawy, czy sprawa dotyczy na przykład znieważenia narodu polskiego w mediach albo innego fałszowania historii Polski. Niezależnie od kategorii sprawy zawsze otrzymają Państwo odpowiedź od naszych prawników, a niektórym sprawom zostanie nadany dalszy bieg. Zapraszamy do korzystania z panelu.